sa stavol a tak sa budeme modlivom, najlepšie modlivom. Sa počujem, že ešte modle. Ešte pokule modle 21 lat už. Ešte modle. I zobaczyłem coś takiego, że to, że ja się modlę, jest dla mnie zwykłą rzeczą. Absolutnie zwykłą, normalną rzeczą. To jest mój nawyk. Nawyk modlitwy. Zobaczyłem, że kiedy... Bo to umyka. Wydawać by się mogło, że to jest coś specjalnego, ta modlitwa. Ale modlitwa nie jest niczym specjalnym. Ale jest niezbędna. I może stać się nawykiem wtedy, kiedy człowiek podejmie taką decyzję, żeby się nawykowo modlić. Wielu ludzi, wierzących ludzi, modli się okazjonalnie, modlą się o coś, modlą się w jakichś okolicznościach. Ale najczęściej w ich głowach są szeregi rzeczy, które po prostu płyną do tego. Zmartwienia, rozważania, co się wydarzy, jeśli coś się wydarzy. Głowa cały czas to produkuje. Non-stop. Są tysiące takich myśli. A rozwiązaniem jest modlitwa. Umysł, który nabrał nawyku modlitewnego. Nawyku modlitewnego. Już dawno naukowcy stwierdzili, że każdy nawyk buduje się w 21 dni. Nie 21 lat, tylko 21 dni. Wiesz, że gdybyś przez 21 dni kontrolował swój umysł i modlił się, to ci wejdzie w nawyk. W nawyk ci to wejdzie. W swoją głowę wiesz lub nie wiesz, jak chcesz. Ale przez twoją głowę może nie przyjść jedna myśl, której nie będziesz kontrolował. Jedna. Można kontrolować swój umysł. To jest w ogóle możliwe. Ale to jest możliwe, jak jest człowiekiem modlitwy. Rozumiesz? Człowiekiem modlitwy. Musisz na to przejść. Chrześcijaństwo nie jest byciem z Bogiem. Chrześcijaństwo jest ustawiczną komunikacją między Bogiem, który jest w tobie, a twoim umysłem. To jest ustawiczna komunikacja. Ustawiczna komunikacja. Może nie wierzysz w to, że można kontrolować swój umysł. Może dla ciebie to jest w ogóle dzisiaj abstrakcja. Ale umysł może być kontrolowany. W 100%. Można się skontrolować. Ludzie próbują innych ludzi kontrolować, nie wiem czemu. Z lęku. Się boją. Ale jakby siebie zaczęli kontrolować, to by do głowy nie przyszło, żeby kogoś kontrolować. Chcę, żebyś dzisiaj przed do Boga powiedział: poszerz mnie modlitewnie. Rozwij mnie modlitewnie. Chcę kontrolować swój umysł w modlitwie. Ja nie chcę, żeby mój umysł żył swoim życiem. Ja nie chcę. Ja chcę kontrolować swoje myśli. Ja jestem Panem w Twoim imieniu, Jezus. Jestem Panem swojego umysłu. Mój umysł ma chodzić tak, jak mówi Twoje Słowo, a nie tak, jak naturalność mu podpowiada. Chciej tego. Powiedz: poszerz mnie, Duchu Święty, w modlitwie. Poszerz mnie w tym. Poszerz mnie. Wywyższamy Cię, Boże. Wywyższamy Cię, Królu.
Jedyny święty, jedyny wielki, Ty, który masz moc, Ty, którego moc jest w nas. Ty, który powiedziałeś, że jesteśmy myśli Chrystusowej, wywyższamy Cię! Wywyższamy Cię! Jezusie! Yeah.
Ale nigdy nie robimy rzeczy zamiennej, że nie mamy ugruntowanego w swoim życiu bycia dzieckiem i córką, a stawiamy przy swoim nazwisku magistra. Nie ma takich rzeczy. To jest skazane na porażkę. Powiedz: Boże, dziękuję Ci, że zostałem wyzwolony z grzechu i przeznaczony w służbę dla Boga. Zostałeś wyzwolony z grzechu i przeznaczony w służbę dla Boga. Wyzwolony z grzechu i przeznaczony w służbę dla Boga. To jest bardzo duża odpowiedzialność. Powiedz: jestem wyzwolony z grzechu, przeznaczony w służbę dla Boga. Mogę ewangelizować, mogę uzdrawiać, mogę uwalniać i przeznaczać zmarły. Wyzwolony z grzechu i przeznaczony w służbę dla Boga. To jest nasz przywilej, to jest nasz przywilej. Łaska Boga, łaska Boga. Oh,
ciebie czaję wtedy. Powiedz teraz na głos. Jestem wyzwolony z grzechu. Jestem wyzwolony z grzechu. Przeznaczony w służbę dla Boga. Jestem Boga. Yeah.
lęków, strachów i fobii. Tak naprawdę nie ma żadnej przeszkody, żebyś uwolnił swoją wiarę w namaszczenie prostego wierzącego. Twoim wrogiem tak naprawdę powiem ci, kto jest. Diabeł, nieprzemieniony charakter i niezmieniony sposób myślenia. Człowiek nie jest twoim wrogiem. Twoim wrogiem jest diabeł, niezmieniony charakter i nieprzemieniony umysł. Zgrom dzisiaj wszelkiego rodzaju strachy i lęki. Zgrom też pychy, która podnosi się przeciwko poznaniu Boga. Ponieważ jest coś takiego, że wiesz, ale nie działasz. Wiesz, ale nie działasz. Czemu nie działasz? Dlaczego nie działasz? Duch Boga to duch ruchu. Amen? To duch, który się porusza. Powiedz, w imieniu Jezusa biorę autorytet nad każdą fobią, nad każdym strachem i nad każdym lękiem. Diable, biorę odpowiedzialność. Będę chronił twoje dzieła, będę związywał twoje dzieła, zmienię swój charakter i zmienię swój sposób myślenia. Wpłynę na swoje życie i na życie ludzi, którzy są obok mnie. Amen. Wstańcie, nie siedźcie. Szata kararamasa, kururumasa, uderebe szeke kararamasa, urubusko kararamasa, kararamasa, udararamasa, kararamasa, uderebe szeke kararamasa, 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 kururumasa, kararamasa, 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 Mocą w nim i słowem swojego świadectwa!
On zbawieniem jest. Twoje imię wielkie jest, duszą nie drży Boga wiesz. On zbawieniem jest. Twoje imię wielkie jest, duszą nie drży Boga wiesz. On zbawieniem jest. Twoje imię wielkie jest, duszą nie drży Boga wiesz. On zbawieniem jest. Niczego ci nie zabraknie.
niczego. Spójrz przez chwilę na rzeczy poza Tobą. I powiedz: Boże, chcę służyć rozumem, który dajesz mi teraz. Chcę tym służyć. Chcę tym zmieniać rzeczywistość wokół mnie. Chcę tym służyć. Pomóż mi, Duchu Święty, aby mój rozum był nieskalany, żeby nie było tam żadnej skazy. Żadnej skazy, abym widział, słyszał i rozumiał. Tak się módl do Niego. Módl się jak Salomon. Módl się jak Salomon. Ludzie, którzy chcą rozumu, chcą tym rozumem służyć, bo to przez ten rozum cała Boża moc z Twojego Ducha będzie uwalniana. Przez ten rozum, przez to, że rozumiesz, co należy, rozumiesz gdzie, rozumiesz kiedy, wtedy wszystko inne w życiu zacznie się zdarzać. Zdarzą Ci się takie pieniądze, o jakich nie wiesz jeszcze. Takie rzeczy Ci się zdarzą. Zdarzy Ci się władanie ludźmi, o których istnieniu jeszcze nie wiesz. To Ci się zdarzy. Zdarzy Ci się to. Chciej tego. Spójrz poza siebie teraz. Powiedz: ja chcę takiego rozumu. Ja chcę takiego rozumu. 21 lat temu leczałem przed Bogiem i mówiłem: chcę takiego rozumu. Ja jeszcze nie znałem teologii, ale kiedy czytałem o nich, ja się nawracałem na Salomonie. Ja mówiłem: ja chcę takiego rozumu. Takiego rozumu. Ja chcę, Boże, widzieć kilka ruchów do przodu, jak szachista. Chcę je widzieć. Chcę takiego rozumu, jak miał Salomon. Takiego rozumu. Rozumiesz? To jest od Ciebie zależne. Twój duch jest kompletny. Ale o rozum musisz zabiegać przed Bogiem. Duch jest kompletny. Kompletny. Ale o rozum musisz zabiegać, aby uwolnić ducha. On się sam nie uwolni. Na jego drodze stoi twój rozum. Twoje rozumienie. Twoje postrzeganie. Można widzieć wiele rzeczy, a nigdy w życiu po nie nie sięgnąć. Coś Wam powiem. Mówiłem o tym ostatnio małej grupce ludzi na naszym spotkaniu. Pod koniec XIX wieku baptystyczny kaznodzieja Spurgeon odwiedził jedną ze swoich zborowniczek. Kobietę mającą 80 parę lat, żyjącą w skrajnej nędzy. Żyła z tego, co jej dawał Kościół. Kościół ją żywił, Kościół płacił za nią czynsz, ona żyła. Spurgeon przyszedł do niej, jak to miał zwyczaj odwiedzać wszystkich swoich zborowników. I zapytał, jak ona żyje. A ona powiedziała: dziękuję Bogu, pastorze, za nasz Kościół, że mam co jeść, mam w co się ubrać, mam 82 lata, bez nich bym zginęła. Jej dom był ozdobiony tylko jedną rzeczą. Na ścianie wisiała mała ranka, a w środku był kawałek kartki. Spurgeon zapytał: siostro, co to jest? A ona mówi: a, jakieś 30 lat temu jeden z naszych braci z kościoła już był wiekowym, odszedł do Pana, ale tuż przed swoim odejściem dał mi to na pamiątkę. Miałam z nim dobre relacje. On powiedział: siostro, mogę to zobaczyć?
On to zdjął ze ściany, spojrzał na to, przeczytał i zapytał jej, nigdy tego nie przeczytałaś? Ona powiedziała, nie, to była po prostu pamiątka. On powiedział, ten człowiek zapisał ci cały swój majątek. Od 30 lat żyjesz w nędzy, a na twojej ścianie wisi czek na ogromną sumę pieniędzy. Jesteś bogatą kobietą, a 30 lat żyjesz w nędzy. Dlatego, że nie przeczytałaś, co jest napisane na tym kawałku papieru. Zignorowałaś to. I przez 30 lat diabeł cię dojeżdżał. Spurgeon był mądrym człowiekiem. Poszedł z nią do banku, pomógł jej wypłacić pieniądze. A rozumiecie, o czym mówię? On się modlił o rozum, Salomon, o rozum się modlił. Dostał od swojego ojca, wielkiego wojownika Bożego, Dawida, spuściznę. Dostał po nim pieniądze, dom, sługi, wojsko, naród dostał. Ale on przyszedł do świątyni, padł na kolana i powiedział, Jahwe, potrzebuję rozumu. Rozumu potrzebuje Jahwe. Ja nie wiem, zobacz, wychowany w pobożnej rodzinie Dawida. Ojciec przekazał mu wszystko, to był najukochańszy jego syn. A odszedł i mówi, ja nie wiem jak żyć. Daj mi rozum, abym rozumiał twoje prawo. Wiecie, ile zarabiał Salomon? Na dzisiejsze pieniądze, w tamtym czasie, 100 tysięcy dolarów dziennie czystej gotówki. Wiesz, co to jest? Mógłby palić w piecu. A rozumiesz, o co chodzi? Bo tego nie szło zużyć. Nie licząc haraczy, wpływu na ościenne państwa, wiesz, że za czasów, kiedy rządził Salomon, żaden człowiek narodowości żydowskiej nie karał się pracą własnych rąk. W Izraelu żaden Żyd nie pracował fizycznie w czasie Królestwa Salomona. Wszyscy byli kierownikami, dyrektorami i dla nich pracowały ościenne państwa, takie jak Tyr, Sydon i inne. Do tego doprowadził Salomon. Dlaczego? Bo przyszedł po rozum do Boga. Chrześcijanie przychodzą i mówią, chcę więcej twoich darów. Chrześcijanie są tak naładowani darami. Są naładowani darami. Chrześcijanin, który nie jest naładowany darami, to jest kretyn. Normalny kretyn w dzisiejszym czasie. Nie być naładowanym darami. Trzeba być arogantem. Arogantem. Rozumiecie? Bo od XIX wieku ta nauka płynie po całej ziemi. Jest odnowienie pięćdziesiątnicy. Już drugi wiek. Nie brak darów. Brak rozumu, żeby dary uwalniać. Brak rozumu. Brak rozumu. Umiejętności postrzegania. Bo ludzie myślą, że mogą na własny sposób myśleć. On tam przyszedł i powiedział, zrób mi terapię. Ja potrzebuję zmiany mojego myślenia. Błaga cię. Módl się jak on. Powiedz, Boże, nie żądam innych rzeczy, jak tylko rozumu. Nastawiam się na to, aby cały twój potencjał, który mam, został uwolniony. Cały twój potencjał. Masz potencjał. Uwolnij potencjał przez twój rozum. A rozum weź od Boga dziś. Powiedz, biorę to Ojcze. Jestem mądry. Usuwam ze swojej głowy wszystkie chaotyczne zwichnięcia. Przyjdź Duchu Święty do mojej głowy. Przyjdź Duchu Święty. Zrób rewolucję. Przyjdź Duchu Święty. Powołaj tak do niego! Szaka serenele horora! Bądź jak Salomon! On nie wyszedł ze świątyni, póki nie otrzymał od nich nic do swojego ducha!
przewróciła ci się z doniczka, widziała, jak ziemia się wysypała. Przychodź do mnie, stawaj przede mną. Szakarara, pakatarara, kada, wiecie, co jest? Stawaj, chodźcie, 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 każda osoba w ostatnich dniach miała się tyle, dostałaś to za drobiazg. To nie był drobiazg. To nie był drobiazg. Bóg do ciebie mówi. Twoje życie jest stabilne we mnie. Nie w tym, w czym pokładałeś nadzieję nawet swojej podświadomości. Przyjmij ode mnie informację, że jeżeli będziesz trwał w mojej prawdzie, nigdy się nie wywrócisz jak ta doniczka, którą zobaczyłeś. Ani gram ziemi się nie wysypie. Powiedz to do Boga, może zgadzam się z tym. Powiedz, jestem stabilny w Tobie. Nigdy w życiu się nie wywrócę. Nigdy w życiu się nie wywrócę. Nigdy w życiu się nie wywrócę. Nigdy w życiu. Nigdy w życiu się nie wywrócę. Nigdy w życiu się nie wywrócę. Nigdy w życiu. Nigdy w życiu. Nigdy nie powierzę losu tej doniczki. Nigdy w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Bóg cię umacnia. Bóg cię stabilizuje. On ci pokazuje różne rzeczy. A potem cię stabilizuje. Boży obraz zawsze niesie za sobą potrzebę posłuszeństwa, a następnie płynie moc. Moc, jesteś stabilny. Stabilniejszy niż 30 sekund temu. A to będzie rosło w tobie. To będzie rosło. Szaba gata, a nie nawet jest. Jezus! To ty! To ty! To ty! Żebyś sam cię, Jezus! Let's take it all in the room. We should stop. We should stop.
imieniu Jezusa Chrystusa, my teraz prorokujemy i uwalniamy to słowo, że Kościół i zespół jest zrównoważony u swoich podstaw. Amen. W imieniu Jezusa Chrystusa bierzemy odpowiedzialność za objawienie, za świeże objawienie, ale również za jego interpretację. W imieniu Jezusa Chrystusa bierzemy autorytet w tej chwili nad wszelką lewą interpretacją objawienia. Ja rozwalam fałszywe objawienia i fałszywą interpretację. Ja uwalniam słowo do Kościoła i do zespołu, że Kościół i zespół jest zrównoważony i ma ich podstaw. Ho! Czego, który był? Tego, który jest! Ho! I tego, który przychodzi! Oh, my God.
zmęczony w snach w taki sposób, że czujesz, jakby ci ktoś wkładał metalową linkę w usta. Jakbyś miał wędzidło w ustach. Wyjdź do przodu. Może od lat to się zdarza. Może od lat coś blokuje cię. Może od lat. Wychodźcie. To jest demoniczne. Diabeł chce, abyś był człowiekiem zniewolonym i te zniewolenie, nawet jeśli jest małe, żeby powodowało u ciebie cierpienie. On tego chce. Powiem ci więcej, jeszcze ciebie za to obwinia. Obwinia cię za to. Rozumiesz? A to jest demoniczne. Chcę, żebyśmy się modlili. Przetniemy te wszystkie demoniczne linki. Mocą autorytetu przetniemy te demoniczne linki. One są różne, ale diabeł za każdym razem oskarżał każdego z was. On jest kłam. Masz prawo do wolności. Nie musisz w żadnym wypadku być człowiekiem, który w jakikolwiek sposób otwórz. Otwórz jakieś kursy duchowe. Żebyś w żadnym wypadku nie był człowiekiem, który nie tylko jest dojeżdżany, ale jeszcze obwiniany za to. Chcę, żebyście teraz, jak tu stoicie, przykleli go i powiedzieli, że nigdy więcej nie będzie was dręczył ani męczył, bo jesteście dziećmi Bożymi, a on nie posiada do was prawa. On nie ma do was żadnego prawa. Nie ma żadnego prawa. Ale to ty musisz mu to powiedzieć. To ty musisz powiedzieć do diabła, że nie ma prawa nad tobą. To ty do niego mów. Mów do niego. Nie mówisz do diabła, ucz się mówić do diabła. Mów, z odwagą się mówi do diabła. Diabłu się patrzy prosto w oczy. I mówi się, łobucie, nie masz żadnej władzy nad moim życiem. Mówisz do osoby. Mówisz do osoby. Ty jesteś osobą Bożą, a on jest osobą niebożą, demoniczną. I on nie ma władzy nad tobą. Ojcze, przez autorytet Kościoła odcinamy wszelkie demoniczne linki nad tymi ludźmi. Przez imię Jezus, my odcinamy te demoniczne linki nad nimi. My odcinamy te demoniczne linki. My wyrwujemy wędzidła tych ludzi. My przez imię Jezus leczymy to, co zostało w ich życiu, w jakikolwiek sposób. Poranione i poniszczone przez imię Jezus. 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 My nie pozwalamy na to, żeby jakakolwiek demoniczna linia była nad tymi ludźmi. My wyjmujemy rodzinę tych ludzi. Przez imię Jezus. 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 Żadna władza. Yeah.
Yeah.
jakiś czas temu prorokowałem, miałem słowo wiedzy i mówiłem o tym, że będzie można zarobić dużo pieniędzy na sprawach związanych z wentylacją. Wtedy wyszedł Bartek, żeby na niego położyć ręce i Tadek. Czy ktoś jeszcze odebrał wtedy wiarą i trwa w wierze od tamtego czasu o tym, żeby zarobić na tej wentylacji? Proszę do przodu wyjść. I Bartek też i Tadek. Chodź tutaj Tadek, proszę. Ty miałeś słowo prorocze, bo ty nie wiesz, co ty miałaś. Miałeś taki wyraz jeden, który przyśnił ci się. I ten wyraz, jak? To już jako mam zapisane, nie pamiętam. Ten wyraz jest składową dwóch rzeczy. To jest największa firma wentylacyjna w Polsce. Z dużym kapitałem zagranicznym. A druga część tego wyrazu to jest część oskrzeli odpowiedzialna za wentylację całego organizmu. I to jest złożony wyraz. I tak się czyta też informacje prorocze. Jeden wyraz. I dzisiaj, i to jest potwierdzone, dlatego chcę, żebyście uważni byli w tym, co się teraz będzie działo na rynku w tych sprawach, żebyście z tego korzystali, ojcze. Niech oni zarobią na tym bardzo dużo pieniędzy. Ja modlę się o to w imieniu Jezusa, według Twojego słowa, według Twojego prowadzenia, przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Uwielbiajmy Boga dalej. Czcimy Ciebie, Święty Duchu. Czcimy Ciebie, Święty Duchu. Czcimy Ciebie, szakatara, barana, bakata, sekedenebe. Orororana, bakata, sakatara, sakedenebe. Eko to jororana, sekedenebe, barana, desy. Enterebe, glory, derebe, Jesus. Wywyższamy Cię. Wywyższamy Cię. Jedyny Bóg. Prawdą mówmy. Przez Jezusa krew, Ojcze, ja uwielbiam Cię, potrzebuję Cię, jesteś moim Bogiem, niech mam swobodę, z Tobą wszystko mogę, bardzo kocham Cię, przeszczonę w Twojej stronie, przez Jezusa krew, Ojcze, ja uwielbiam Cię, potrzebuję Cię, niech mam swobodę,
Yeah.
Yeah.
Ojcze, wywyższam Cię za to.
wywyższa Cię za to. Wywyższa Cię za to. Wywyższa Cię za to. Hallelujah. Hallelujah. Chor, wyznawaj swoją wiarę w to, że Duch Święty jest w Tobie. Wyznawaj to, bo Ty jesteś we mnie. Ja jestem z Tobą zjednoczony. Ja i Ty jesteśmy jedno. Nie ma żadnej różnicy. Mój umysł pracuje tak, jak Twój umysł. Wywyższamy Cię. Wywyższamy Cię, Święty Duch. Wywyższamy Cię, Święty Duch. Wywyższamy Cię, Święty Duch. Ty, który jesteś w nas. Ty, który wpływasz na duszę i ciało. Ty, który usuwasz wszelkie lęki. Który prostujesz wszelkie pokrzywione emocje. Szaba kanara, Ty, który dajesz odwagę bojaźliwym osobowościom. Ty, makata, zaba kanara, merede, kukide. Boga, lata, makata, rarara, zakedere, merede. Ty, makata, rarara, serede, rwa. Jeba, mama, mami, mareja, rara, serla, kata. Jeba, mama, mami, rara, serla, rara, 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 serle. Jeba, mami, rara, rara, serle, rara, 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 a kościół tu się modlcie się, módlcie się. Duch ma zerwy, my się kochamy. Ja chcę w duchu Twym i wołamy. Wróć Jezus Elohim. Alleluja. 10 dni tam trwało potężne uwielbienie. A kościół tu się modlił i stąpił duch na ziemię. My tu dzisiaj wstawiamy, ja chcę w duchu Twym i wołamy, wróć Jezus Elohim. Uwielbiam Cię, to się nie może. 10 dni tam trwało potężne uwielbienie, a Kościół tu się modlił i stąpił duch na ziemię. My tu dzisiaj wstawiamy, ja chcę w duchu Twym i wołamy, wróć Jezus Elohim. 10 dni tam trwało potężne uwielbienie, a Kościół tu się modlił i stąpił duch na ziemię. My tu dzisiaj trwamy, szklamy duchu Twym i wołamy, wróć Jezus Elohim. Wróć Jezus! 10 dni tam trwało potężne uwielbienie, a Kościół tu się modlił i stąpił duch na ziemię. Thank you.
Dla Ciebie jest